A przejdziemy się zobaczyć? Tam, gdzie, jak się wjeżdża w tą ulicę. No, to przejdziemy się zobaczyć? A ten pas prowadzi panu prosto. Tu, no to jest pierwszeństwo. Lub prawo. Ale ten chyba pokazuje, ja nie pokazuję. Ja. Ma pan tutaj, niech pan zejdzie z jezdni, to po to pierwsze. To jest trasa na prosto, prawda? Ma pan strzałkę prosto. Ile tak ma pan tarczy skrzyżowania, to pan zjeżdża z niej na prawo. No trzy pasy. Dwa, w tą stronę. Ile pan, dwa, no, ile pan ma pasów ruchu? No. No, no, no jak pan mówi, no bo ja widzę. Chodźcie zobaczyć, jak pokazują świata. No chodźcie zobaczyć. Tak mi robię? No, ja nie zajeżdżę. Ale tak panu tak... Nie tam jeszcze tam złośliwe, ale tak rozumnie, tak po ludzku, no wiecie, no, po fachowemu. Zobaczcie, pokazuję, że mogę jechać prosto i w lewo, nie? Jest tak? Pokażę dobrze? No. Ale tak... Pan pokazuje, no. A jak jest narysowane? Inaczej. Będzie pan w bramę wjechać? No panowie, no to tak już... Ale powiedz tak... No jako kierowcy. Temu, trzeba by się temu przyjrzeć. No, jako kierowcy pokażę. Nie tak tam, że tam tak już tam... Pięknie pokazanie. A tu zobaczcie, 22 metry miasto nie może... A tu już robiło miasto. I te 22 metry miasto nie może zrobić chodnika? No panowie, no to jest szydera. No, zobacz pan. Ja mierzyłem, miarą mierzyłem. To był chodnik zerwany, bo to robiło miasto. Bo to robiło miasto. To pan, ten odcinek nie może miasto zrobić? To coś nie tak jest. No to w jakim my wieku żyjemy? Proszę państwa, pierwsze to już jest niepunktualność, bo miała być o godzinie 12, a już jest ta godzina 20 po i nic się nie dzieje. No i tu jest źle oznakowane, jak widzimy. W ogóle inaczej pokazują światła, nie? Które w tej chwili są na razie awaryjne, a inaczej jest narysowane na jezdni, że to może być bardzo mylące dla kierowców. Skrzyżowanie ulic Alei Sowackiego, Brackiej i Kalickiej dziś we wtorek o godzinie 12 miało być otwarte. Niestety drogowcy po raz kolejny zostali zaskoczeni. Tym razem nie przez zimę, ale przez spostrzegawczość, a właściwie jej brak. Gdy było za 5.12, jeden ze starszych mieszkańców pobliskiego osiedla Nowa Krępa przybył na miejsce, by wziąć udział w, jak mu się wydawało, uroczystym otwarciu skrzyżowania. Jednakże zamiast poświęcenia, a także przycięcia wstęgi, okazało się, że na miejscu jest wielka lipa. Są absurdy drogowe. Absurdy polegające na tym, że oznakowanie poziome i to na sygnalizatorze znacząco się różni. Mogło to wprowadzać kierowców w błąd, a nawet doprowadzić do sytuacji wypadkowych. Na szczęście mieszkaniec w ramach swojej obywatelskiej inicjatywy podzielił się z drogowcami, jak się później okazało, słusznymi uwagami, a błędy miały wynikać stąd, że na przestrzeni ostatnich miesięcy plany projektowe zmieniały się i osoba, która wykonywała oznakowanie poziome, czyli te strzałki namalowane na jezdni, popełniła błąd. Teraz właśnie drogowcy je usuwają, zeszlifowują. Następnie po kilku godzinach nowe oznakowanie zostanie namalowane i to skrzyżowanie dopiero o godzinie 17-18 zostanie otwarte. Ale jak się okazuje, tutaj w obrębie tego nowego skrzyżowania absurdów jest więcej. Za chwilę opowiem o poszczególnych. Tutaj widzimy, że strzałki, czyli to oznakowanie poziome, pokazują, że można jechać z tego pasa zarówno na wprost, jak i skręcać w prawo. No w prawo okazuje się, że nie ma za bardzo gdzie skręcać, co najwyżej na prywatną posesję. Wiadomo, że w tym celu nikt by takowego oznakowania tutaj nie tworzył. Sygnalizator natomiast pokazuje, że można jechać prosto i w lewo. A tutaj mamy strzałeczkę, która pokazuje, że można jechać prosto i w prawo. Właśnie w tym momencie drogowcy usuwają to oznakowanie do skrętu w prawo i później będzie domalowana strzałka z lewej strony, ponieważ z tego skrajnego pasu po lewej będzie można skręcić w Aleję Sowackiego w stronę centrum miasta, a natomiast tym pasem będzie można jechać w stronę pobliskiej restauracji McDonald's, a także zająć prawy pas, który prowadzi Aleją Sowackiego w stronę na Kalisz. Również na tym sygnalizatorze postawionym przy ulicy Kalickiej widzimy informację, że to przejście jest nie tylko dla pieszych, ale również dla rowerzystów. Problem polega na tym, że tutaj na tym chodniku nie ma ścieżki rowerowej,
jest takowy znak informujący, że ona jest kawałek dalej, ale to, czy ta część przeznaczona dla rowerzystów i pieszych jest bezpieczna, o tym za chwilę się Państwo przekonacie sami. Stojąc na chodniku, tutaj gdzie kończy się ulica Kaliska, a za moment rozpoczyna się ulica Nowa Krępa, jest postawiony znak, który informuje nas o tym, że ten odcinek jest przeznaczony zarówno dla rowerzystów, jak i dla pieszych. Ma on szerokość 2 metrów, na ten moment jest nieutwardzony, znajdują się tam nierówności i co jest istotne, tak wąski odcinek w połączeniu z tym pięknym skądinąd żywopłotem, który zasłania całkowicie to, co się dzieje za łukiem, no może się skończyć tylko tym, że jeżeli tu pojedzie jeden rowerzysta, z drugiej strony pojedzie drugi rowerzysta, jeżeli obaj nie zachowają szczególnej ostrożności, nie będą się trzymali blisko prawej krawędzi po swojej stronie, no to może się to tylko i wyłącznie zakończyć wypadkiem. Gdy spojrzymy na oznakowanie przy tym skrzyżowaniu, a konkretnie przy ulicy Alei Sowackiego w stronę centrum, widzimy, że są niebieskie znaki informujące o tym, że kończy się ścieżka rowerowa. To są niebieskie znaki informacyjne z przekreślonym na czerwono białym rowerem. Informują one, że nie ma takiej z punktu widzenia prawa ścieżki rowerowej, jednakże drodzy rowerzyści możecie śmiało jechać tą częścią, która zwie się chodnikiem, ponieważ jeżeli na Alei Sowackiego jest ograniczenie do 60 km na godzinę, to przepis mówi, że rowerzysta dla własnego bezpieczeństwa może oczywiście podążać po chodniku i będzie to zgodne z prawem, także nie sugerujemy się tymi znakami tak do końca, bo mogą one być mylnie odczytywane. Tylko śmiało, naprawdę możemy jechać po chodniku zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Nie ma opinii na to, bo to strach mówić. Śmiało. Bo to jest niedbalstwo, to jest niedopilnowanie obowiązku. Żeby przy takim odbiorze ulicy nie dokończyć ten kawałek drogi, żeby to jakoś razem wszystko zgrać, to jest nie tak coś, tak, nie? To powinno być jakoś zgrane, tylko a nie ładnie razem, to wszystko jedno z drugim ma tu iść. Czekamy teraz jeszcze godzina. Nie ma nikogo, ruch dalej, jak był, tak jest. Coś, organizacja zero.